Edma Art zaprasza na złoty jubileusz Krzysztofa Cugowskiego z zespołem Mistrzów. 8 marca w katowickim Spodku. Globalny turniej dla profesjonalnych graczy. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym ruszyła kolejna edycja Intel Extreme Masters. 24 najlepsze drużyny z całego świata od wczoraj rywalizują o milionowe nagrody oraz tytuł Mistrza Świata. To są idole tacy sami jak w piłce nożnej na przykład. Z drużyny, która przed chwilą grała, z brazylijskiej Taco, jest gwiazdą formatu światowego. Zresztą było widać, jaka grupa fanów się zebrała pod sceną, żeby przybić mu piątkę. Co roku wydarzenie łączy najlepszych graczy, fanów i technologię. To jedna z najbardziej prestiżowych imprez e-sportowych na świecie. Odbywa się druga faza turnieju CSGO Major. Jest to faza legend, w której spotyka się właśnie 16 najlepszych drużyn świata w Counter-Strike'u. 8 drużyn, które awansowało z poprzedniego Majora w Londynie i 8 drużyn, które zostały wyłonione w rozgrywkach w fazie Challengers w zeszłym tygodniu również tutaj w Katowicach. Następnie 8 drużyn z tej fazy awansuje do fazy finałowej, która rozpocznie się 28 lutego, a zakończy 3 marca. Intel Extreme Masters to seria międzynarodowych turniejów odbywających się cyklicznie od 2006 roku. Pierwsze zawody zorganizowane zostały w Hanowerze, a od 5 lat światowe finały odbywają się w Katowicach.